W pożarze, który miał miejsce 24 lutego, zniszczone zostało poddasze oraz duża część mieszkalna posesji. Mimo szybkiej interwencji Straży Pożarnej, straty były znaczne. Najwięcej szkód oczywiście zrobił pożar, ale straż, która przyjechała gasić, zalała jak gdyby ten dom. Czyli wszystkie pomieszczenia, które były na dole, one były pozalewane. Pomoc, która była potrzebna, to była przede wszystkim trochę osuszenie tych części, w których mogli oni zamieszkać. No i zadeszenie, czyli zrobienie takiego prowizorycznego dachu, żeby nie zalewało dalej deszcz. W domu dotkniętym pożarem mieszka uczennica zespołu szkół w Iwięcinie. Dyrekcja placówki postanowiła wspomóc rodzinę, organizując koncert charytatywny. Program piątkowej imprezy jest bardzo bogaty. W pierwszej części występują nasi uczniowie, laureaci konkursu wierszy i konkursu piosenek, więc będzie taki mały mini recital. Potem występują zespoły ludowe, lokalne zespoły ludowe. Jest to zespół Czerwone Korale, Złoty Łan i Kwiat Paproci. To będzie pierwsza część i na tym będziemy koncert kończyć. Przerwa, gdzie będzie możliwość nabycia ciast i różnych wytworów naszych dzieci. No i w drugiej części występuje młodzież z zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, plus kameralny zespół wokalny z kościoła Świętego Kazimierza w Koszalinie. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Podczas imprezy zbierane będą dobrowolne datki na rzecz poszkodowanych.